dobry. Nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dziś moim gościem jest dr Łukasz Kaczmarek z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki Fidżi, dzieje i barwy wielokulturowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiąc o Fidżi, pod koniec maja, konkretnie 24 i 25 maja, doszło tam do spotkania tak zwanej Wielkiej Rady Wodzów, co jest dość dużym wydarzeniem, zważywszy na to, że od 16 lat takie posiedzenia się nie odbywały. I jeszcze ważniejsze jest to, kto przed nimi występował i zaraz do tego wrócimy, ale zacznijmy od może tej Wielkiej Rady. Dlaczego ona się nie zbierała przez 16 lat i co to w ogóle jest za ciało, dlaczego ono jest tak istotne dla części mieszkańców Fidżi, bo oczywiście nie dla wszystkich. Niestety dla wszystkich, bo w dalszym ciągu ma dużą siłę oddziaływania. To jest ciało, które powstało przy okazji kolonizacji Fidżi przez Wielką Brytanię. I tutaj króciutki opis, co się działo przedtem. Zanim Wielka Brytania zgodziła się w końcu na prośbę wodzów fidżyjskich skolonizować ten obszar, nie było jednolitego obszaru, który można by było nazwać Fidżi. To były różne, mówiąc nudziarsko, wodzostwa czy byty polityczne, na które kiedyś byśmy mogli powiedzieć plemiona, chociaż nie do końca wypełniały te definicje. To były po prostu grupy, które doraźnie politycznie budowały takie protopaństwowe struktury i walczyły ze sobą o wpływy. I to było niesamowite, kiedy spojrzymy sobie na mapę, na odległości, na to, że Fidżi to jest archipelag, który jest kilka dużych wysp i miriady malutkich, ale nieopodal, czyli 1000 kilometrów stamtąd jest Królestwo Tonga, którego wpływy docierały do części wysp fidżyjskich. I w związku z powyższym tam trudno było utworzyć cokolwiek na terenach fidżyjskich, cokolwiek, co by przypominało państwo. I utrudniało to prowadzenie jakichkolwiek biznesów. Tam od początku XIX wieku była dosyć wzmożona eksploracja ze strony europejskich, amerykańskich kupców, misjonarzy, różnych awanturników, którym też to nie do końca było na rękę, bo w każdej chwili ktoś mógł stracić życie albo dobytek. I wodzowie potrzebowali kilku dekad, żeby zrozumieć, że żeby powiększyć swoje wpływy, muszą przestać ze sobą walczyć, ale nie potrafili wyłonić między sobą, kto miałby być przywódcą. W związku z powyższym poprosili Wielką Brytanię o to, żeby ich skolonizowała, a ona się na to zgodziła tylko dlatego, że obawiała się, że jeżeli tego nie zrobi, to Francja albo Niemcy się zgodzą. Czyli mówimy teraz w tej chwili końcówka XIX wieku, 1870. Druga połowa XIX wieku, kiedy Wielka Brytania nie była za bardzo zainteresowana dalszymi ekspansjami terytorialnymi, ponieważ byli w sumie niedługo po buncie Sipajów w Indiach. Byli po wielkich kłopotach z nieposłusznymi Maurysami, którzy się nie dawali podporządkowywać. I mieli wielkie też problemy związane z tym, że otworzyły się Stany Zjednoczone na imigrantów z Europy, powoli otwierała się Brazylia i nie było za bardzo chętnych nawet do tego, żeby mieszkać w Nowej Zelandii. Nie mówiąc już o takich miejscach jak Fidżi, które były daleko od wszystkiego. W związku z powyższym Wielka Brytania musiała w pewien sposób przeformułować swoje podejście do kolonizacji. I wprowadzano wszędzie system rządów pośrednich, który polegał na tym, że Wielka Brytania wysyłała minimalną liczbę urzędników i żołnierzy. Starano się lokalne elity uruchomić do tego, żeby między sobą wybrały kogoś, kto będzie pośrednikiem między ludnością rdzenną a rządem w Londynie. No i w przypadku Fidżi tą rolę zaczęła pełnić Wielka Rada Wodzów, której szefem był gubernator przesyłany z Londynu. No tak, czyli też specyficzny, mieszany system. No dziś już jej szefem nie jest gubernator, dziś mamy 40 różnych wodzów. W tej radzie nie wszyscy brali udział, bo na jednym ciążą zarzuty karne, w związku z czym przebywa poza krajem. Ale zrobimy duży przeskok do współczesności. Zebrali się po 16 latach, bo Wielką Radę Wodzów zniesiono po ostatnim zamachu stanu, a było ich kilka. Tak. Jeszcze o nich wspomnimy. Ale zanim przejdziemy dalej,
Chciałbym od razu zaznaczyć jedną rzecz, że o tym zebraniu tegorocznym dużo się mówiło nie tylko ze względu na to, że było pierwsze od półtorej dekady, ale też ze względu na to, że przed rozpoczęciem obrad wystąpił zespół pieśni i tańca z Centrum Kultury Indyjskiej. Mhm. To jest pierwszy raz w historii i to jest też niesamowicie istotne, dlatego że w pewnym momencie ta właśnie mniejszość pochodząca z Indii stanowiła większość w tym kraju. Mhm. I zanim przejdziemy do współczesności, czy mógłby pan wyjaśnić, skąd tak wiele osób i dlaczego w pewnym momencie właśnie przegonili ludność rdzenną? Pod względem liczbowym. Tak, tak, pod względem liczbowym. Oni oczywiście zostali przegonieni przez nacjonalistów i teraz są mniejszością. To jest też ta historia XIX wieku, kolonizacja, industrializacja, kształtowanie się współczesnego systemu światowego, po wojnach napoleońskich, Kongres Wiedeński, zgoda mocarstw na zniesienie podległości czy niewolnictwa osobistego doprowadziła stopniowo do zakazu niewolnictwa na całym świecie, co zaowocowało zmianą relacji na rynku pracy. I w bardzo wielu sytuacjach system plantacyjny przede wszystkim, ale też fabryki, były oparte na pracy niewolniczej i żeby kogoś zachęcić do pracy w miejsce niewolników, próbowano różnych rozwiązań. W przypadku południowego Pacyfiku wielką rolę odgrywał przez jakiś czas blackbirding, czyli jeździli różni emisariusze, przekupywali lokalne elity, które im w jakimś sensie oddawały do pracy niby kontraktowej swoich poddanych albo osoby, które dały się oszukać. I te osoby w warunkach takich plantacyjnych, podobnie jak niewolnicy, musiały pracować i często płaciły za to życiem, a prawie nigdy nie dostawały za to wynagrodzenia. Bo jeszcze nakładano na ich koszty utrzymania. Tak, tak. Tam dochodziło do wielu zbrodni, bo firma, która ich dostarczała, miała też obowiązek potem ich odwieźć do domu, ale często w ramach cięcia kosztów wyrzucano do wody te osoby. No to było po prostu straszne i tego też zakazano. I w tym momencie wkroczyły państwa, które zaczęły promować coś, co nazywano indenture system. Indenture to jest w języku angielskim po prostu kontrakt o pracę. I wytworzono nową kategorię tak zwanych indentured workers. Później oczywiście pojawiły się opracowania pod tytułem nowy system niewolnictwa właśnie na ten temat. Ale co jest ciekawe, tutaj skierowano zainteresowanie w stronę krajów z dużymi populacjami, czyli Chin i Indii. I tam otwierano wielkie centra rekrutacyjne, które pozyskiwały pracowników, którzy jeździli na przykład budować kopalnie albo koleje w Stanach Zjednoczonych, w Australii. Pracowali na plantacjach bawełny albo jakichkolwiek innych w Afryce Południowej. No praktycznie na całym świecie, tam dokąd przede wszystkim docierał kolonializm brytyjski, ale też brali w tym udział Francuzi. Także mamy, nie wiem, Mauritius, mamy całe Stany w RPA, gdzie jest bardzo dużo Indusów. Tam przecież swoją pracę zaczynał Gandhi. Tak, zresztą tam po raz pierwszy doświadczył rasizmu. No myślę, że nie po raz pierwszy, ale... No, on twierdził, że jak go wyrzucili, bo on był jednak z tej wyższej kasty i jak go wyrzucili z pociągu z pierwszej klasy właśnie gdzieś w RPA, to po raz pierwszy powiedział, że odczuł, jak to jest być obywatelem drugiej kategorii. Okej, myślę, że ze względu na tą organizację on musiał być świadom tego, że to istnieje i to również na pewno, wobec na przykład niższych kast indyjskich, więc stał się pierwszy raz ofiarą i go to zabolało. Tak, dokładnie tak. No, to są takie niby niuanse, ale to jednak pokazuje, że po prostu jeżeli jesteśmy otoczeni przez jakieś takie formy wyzysku, nierówności i tak dalej, często nawet ich nie zauważamy albo próbujemy je naturalizować. I czasami jest tak, że jak to spotka nas albo naszych najbliższych, to dopiero wtedy jakaś lampka się zapala i nagle znajdujemy w sobie motywację, żeby z tym walczyć. Ale jeżeli to jest systemowe i brakuje systemowej walki z tego typu regulacjami systemowymi, no to one się niestety utrwalają i potem w różnych formach rasizmu, klasizmu przechodzą na kolejne pokolenia. Wróćmy do Fidżi, bo to jest istotna wiadomość, bo wyjaśnił pan już, jak działał system sprowadzania robotników, ale trzeba też wyjaśnić, dlaczego właśnie Fidżi, bo tam Brytyjczycy planowali duże plantacje trzciny cukrowej, natomiast doszło do wydarzenia trochę bez precedensów, a mianowicie po tej kolonizacji, na prośbę zresztą samych Fidżijczyków, oni postanowili urządzić dla nich imprezę w Sydney, gdzie kilkoro arystokratów fidżijskich zostało zwiezionych, akurat w czasie, kiedy w Australii była epidemia odry. Następnie oni zostali sprowadzeni do domu i to jest chyba jedna z najbardziej katastroficznych chwil w historii tego kraju, bo 1/3 mieszkańców zmarła w przeciągu roku. Myślę, że to jest jedna z kilku niestety, ale różne epidemie falami przychodziły i faktycznie dziesiątkowały całe obszary.
ale trzeba też pamiętać, że Indusi też chorowali. Tylko że jeżeli chodzi o Indusów, to cały czas sprowadzano nowe grupy. Tak, bo postanowiono ich sprowadzić, tak, żeby uzupełnić te braki. Fijijczycy nigdy nie pracowali w brytyjskim systemie plantacyjnym. Oni ze względu na wytworzony ten system rządów pośrednich byli utrzymywani jako grupa, o której się mówiło, że ich interesy królowa będzie pielęgnować, będzie o nich dbać i tak dalej. Ale tak naprawdę chodziło o to, żeby oni byli spacyfikowani i nie przeszkadzali. I żeby oddali część ziemi, tej najbardziej cennej rolniczo, na potrzeby europejskich plantatorów. Tak, żeby gospodarka kolonialna mogła jak w największym stopniu siebie sama utrzymywać. Także to jest na pewno istotne. Tutaj jest kilka takich zastrzeżeń. Na przykład w momencie, kiedy wodzowie fidżijscy prosili o kolonizację, zrobili to także w imieniu wodzów z tej bardziej melanezyjskiej części Fidżi, którzy wcale o to nie prosili. Potem Brytyjczycy już w imieniu nowej kolonii tamtych spacyfikowali przy pomocy oręża i ich chrystianizowali na siłę. Do dzisiaj mamy pewne takie, powiedzmy, regionalne zadry, które od czasu do czasu funkcjonują. W każdym razie ta konstrukcja, kiedy w konstytucji kolonii zapisano taką frazę Paramountcy of Fijian Interest, którą native speaker, który kiedyś mój tekst poprawiał, próbował nie do końca mu brzmiącą po angielsku poprawić na Fiji for Fijians, ale to też oddaje tego ducha. Oni, kiedy Brytyjczycy się wycofali, zastąpili władzę kolonialną, czyli ludność rdzenna zastąpiła władzę kolonialną, a ludność indyjska wcale nie dostała równych praw obywatelskich, pomimo dekolonizacji. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo jak przeskakujemy już w zasadzie do niepodległości, to bardzo dobrze, tylko wyjaśnijmy, że w takim razie od tej końcówki XIX wieku do 1916 roku Brytyjczycy przywieźli ponad 60 tysięcy pracowników kontraktowych. Tak, a do tego jeszcze dosyć spora grupa na własną rękę przyjeżdżała, zwłaszcza z północnych Indii, to byli ludzie z kapitałem, którzy obsługą się zajmowała. Czyli usługami, handlem. Tak, jak dojdziemy za chwilkę do tego, co się dzisiaj dzieje, to spojrzymy na nazwiska, z których część się przebijała już wtedy na początku XX wieku, jako niezależni prawnicy, lekarze i przedsiębiorcy, którzy wtedy zaczynali budować swoje przedsiębiorstwa, które istnieją w bardzo wielu przypadkach do dzisiaj. Zatrzymajmy się jeszcze na sekundę, zanim dojdziemy do takiej zupełnej współczesności. Chciałbym jeszcze zostać w drugiej połowie XX wieku, czyli 1970 rok, Fidżi uzyskuje niepodległość i to jest moment, kiedy jest prawie dwa razy więcej mieszkańców pochodzenia właśnie indyjskiego niż Fidżijczyków. I pan przed chwilą powiedział, jak jeden z native speakerów próbował poprawić to hasło na Fidżi dla Fidżijczyków. Mm. Zatrzymajmy się na tym, jak tworzono tożsamość tego nowego państwa. Czyja tożsamość była dla kogo i kto jest Fidżijczykiem, bo to była też istotna część tej debaty publicznej, kto może tak w ogóle o sobie mówić. To było bardzo interesujące, w jaki sposób to zarządzania ludźmi, którzy teoretycznie nie mieli nic wspólnego z kulturą zachodnią, wprowadzono pochodzące z kultury zachodniej kategorie nacjonalistyczne oraz choćby takie dotyczące własności prywatnej i jak szybciutko to się przyjęło. To stawia pod znakiem zapytania, czy faktycznie ta kultura tak bardzo się różniła, bo moim zdaniem ona była świetnie przygotowana na to, żeby tego rodzaju wynalazki przyjąć. Brytyjczycy w porozumieniu z wodzami wprowadzili system zarządzania, który był oparty na brytyjskich wyobrażeniach państwowości. Wilhelm Zwycięzca zaraz po podboju dokonał spisu ziemi i właścicieli. Tylko wyjaśnijmy dla tych, którzy nie znają historii, Wilhelm Zdobywca, czyli ten, który z terytorium Normandii podbił Wielką Brytanię, czy jeszcze wtedy nie Wielką Brytanię, tylko... No, Anglię jest przyległościami. Anglię z przyległościami, no i mówimy, że od 1066 roku zaczyna się nowożytna Anglia. No w jakimś tam dużym uproszczeniu, tak. Brytyjczycy wspólnie z wodzami wymyślili rejestr właścicieli ziemskich, jeżeli chodzi o tereny na Fidżi, gdzie jednostkami, które posiadały ziemię, były rodziny, czy właściwie małe grupy rodzinne, a nie całe klany. I to wprowadzano do takiego wykazu, który się nazywał Wula Nikała Mbula. I obecnie on dlatego ma takie znaczenie, że w czasach, kiedy dokonywano pierwszych zamachów stanu w latach 80., później 90., posługiwano się tym rejestrem, żeby sprawdzić, kto jest prawdziwym Fidżijczykiem. I w ten sposób wiele osób, które urodziły się na Fidżi, w fidżijskich rodzinach, mówiły tylko po fidżijsku, nie mogąc znaleźć swoich przodków w tej księdze, również miały te osoby problemy, żeby korzystać z pełni praw obywatelskich. A na pewno w tej księdze nie było rodzin indyjskich.
I również w tej księdze oraz w tych regulacjach prawnych, które towarzyszyły ich prowadzeniu, czyli na przykład tej, że te rodziny nie mogły sprzedawać tej ziemi, mogły oddawać ją w dzierżawę. Ona była kolektywnie zarządzana, tak? Bo ta kolektywność jest tam też... Kolektywnie posiadana, ale decyzje i tak wiadomo, jak to się dzieje, ktoś podejmował. Indusi mieli bardzo ograniczony dostęp do ziemi rolnej, która była podstawą dla większości rodzin jeszcze w XIX wieku utrzymania. Także oni pracowali albo na kontraktach w biznesach prowadzonych przez Europejczyków, a ci, którzy wypełnili kontrakt i mieli prawo pozostania w Fidżi, bo to była jakby ta atrakcyjna część kontraktu, że można było się wyrwać z Indii i po odpracowaniu okresu kontraktu zacząć na własną rękę żyć w nowym miejscu. Te osoby albo musiały dzierżawić ziemię od Fidżijczyków, albo jeżeli miały szczęście, to mogły ją kupować z niewielkiego zasobu ziemi, która należała do korony brytyjskiej albo była w rękach europejskich. Także w momencie, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Fidżi w 2000 roku, akurat dobiegł końca termin dzierżawy wieczystej 99 lat dla bardzo wielu terenów rolnych i w ramach nacjonalistycznej akcji promowanej przez prawdziwych Fidżijczyków, te ugrupowania nacjonalistyczne, część rodzin fidżyjskich odmawiała przedłużenia tej dzierżawy. I wtedy się zaczęły pojawiać prawdziwe ludzkie tragedie, kiedy Indusi musieli opuszczać swoje domy, pojawiły się obozy dla uchodźców oraz pojawiło się zjawisko uchodźstwa, kiedy Indusi musieli szukać jakiejkolwiek szansy na to, żeby móc dalej funkcjonować poza obszarem jedynego kraju, który znali. Duża część tych osób znalazła schronienie w Australii, w Nowej Zelandii, w Kanadzie, czyli też w ramach British Commonwealth spotkali się z największą jakby pomocą, ale wiele z tych rodzin spędziło w tych obozach całe lata. A czy to jest też ten moment, kiedy zaczyna się zmieniać struktura ludnościowa? Dokładnie, ponieważ wtedy na skutek tych prześladowań kilkadziesiąt tysięcy osób wyjechało w pierwszych jakby odruchach, w tych pierwszych latach. A bardzo dużo kolejnych osób wyjechało, nie widząc jakby poprawy sytuacji w kolejnych dekadach. Wiemy, jak to działa, tak? Że w momencie, kiedy czujemy opresję, staramy się myśleć o przyszłości nie tylko naszych własnych biznesów, ale także przyszłych pokoleń i staramy się pomyśleć o jakimś miejscu, gdzie będzie podobnie do tego, co znamy, ale lepiej. Także również z tego powodu przecież ludzie z Polski wyjeżdżali przez całe stulecia. Zatrzymajmy się jeszcze na sekundę przy tym, bo mówił pan o tym, że to się zaczęło już krótko po niepodległości, ale było też tak, że ta społeczność indyjska, pochodzenia indyjskiego, powstrzymywała się od wzięcia pełni władzy, bo oni już po raz pierwszy w 1977, czyli 7 lat po uzyskaniu niepodległości, de facto wygrali wybory, ale nie chcieli prowokować, jak mówili tam ci drudzy osobie, prawdziwych Fidżijczyków. W związku z czym nie utworzyli jeszcze wtedy rządu, natomiast niedługo później doszło do tego, że znów przejęli władzę i co prawda premierem zrobili rdzennego mieszkańca, ale wzięli większość ministerstw i doszło do pierwszego zamachu stanu. I tych zamachów stanu było w ciągu następnych lat jeszcze sporo, w tym w roku 2000, czyli właśnie tym, w którym pan tam przyjechał. I jak te zamachy stanu też wpłynęły na stosunki pomiędzy tymi dwoma grupami, bo to często były dość brutalne wydarzenia. To jest w ogóle oczywiście niezwykle ciekawe zagadnienie, bo ze względu na konstrukcję systemu neotradycyjnego nie zachęcano szczególnie do tego, żeby Fidżijczycy kontaktowali się z Indusami poza prowadzeniem biznesu, czyli tam poza, powiedzmy, obszarem rynku. Tu też jakby przypis, nie możemy patrzeć na Fidżijczyków w XIX wieku jako na naród. To były różne grupy, które się posługiwały różnymi językami. Skonfliktowane często ze sobą wewnętrznie. Często skonfliktowane, których liderzy tworzyli jedno wspólne ciało Rady Wodzów przy gubernatorze kolonialnym. Oni dopiero przez wprowadzenie systemu szkolnictwa i późniejszej niepodległości Fidżi, poprzedzonej właśnie jakimi edukacyjnymi różnymi aktywnościami, zaczęli się uczyć. Okej, jesteśmy jednym narodem, możemy siebie rozpoznać choćby przez to, że nie jesteśmy Indusami albo nie jesteśmy Europejczykami, mamy własne języki, własną kulturę i mamy prawo do własnego państwa. Czyli budowano trochę dyskurs narodowy na kontraście wobec tych przyjezdnych. Czyli wytwarzano cały czas takie poczucie, że Indusi, niezależnie od tego, w którym pokoleniu tam już mieszkają, że oni są zawsze nie na miejscu. I to była jakby taka wpisana w ten system dyskryminacja. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać.
Ale jeżeli chodzi o te późniejsze relacje, no nie da się jakby dwóch grup w tak niewielkim kraju utrzymać zupełnie osobno. W trakcie po prostu wspólnego życia odkrywali czasami, że mają wspólne interesy, że mogą coś razem zrobić. I te pierwsze wybory, o których pan mówi, to była właśnie wielka kooperacja niektórych ugrupowań indyjskich z niektórymi ugrupowaniami fidżijskimi, zwłaszcza z tych obszarów, które były przymusowo wcielone do kolonii fidżijskiej, czyli obszary Nandi i tam Singatoka, takie... Melanezyjskie bardziej. Możemy tak w uproszczeniu. Tak. Gdzie nie było jakby sentymentu specjalnego do władzy wodzów z Suwy, ze stolicy. I tam było się łatwiej jakby dogadać, ponieważ tamten nacjonalizm też miał trochę właśnie inny charakter. Oni sami czuli się w pewnym sensie siłą podporządkowani i czuli, że ich interesy nie są tak reprezentowane jak tej części bardziej polinezyjskiej. Być może takie resentymenty odgrywały pewną rolę również w tym, żeby nie patrzeć na Indusów jako na wrogów, tylko jako na ludzi, którzy z nami tam żyją i musimy sobie jakoś poradzić. W tym sensie to było jakby zupełnie naturalne, że oni współpracowali jako producenci rolni, jako rzemieślnicy, przedstawiciele różnych profesji. To było też oparte na współpracy związków zawodowych. Jako taka przemoc na tle nacjonalistycznym występowała bardzo rzadko. No zdarzało się od czasu do czasu, jak były jakieś wielkie protesty, zwłaszcza na początku XX wieku, pracowników rolnych i tak dalej, to wtedy dawało się ich czasami napuścić jednych na drugich. Ale to nie była jakby fidżijska tradycja. Ale w tych latach 70., 80. partie prawicowe wpadły na pomysł, żeby w ten sposób zadbać o popularność. Też konstrukcja systemu wyborczego była taka, że Fidżijczycy mieli trochę więcej, jedna osoba miała prawo oddać więcej głosów niż pojedyncza osoba indyjska. To była taka wpisana nierówność w to, właśnie po to, żeby zapewnić pierwszeństwo spraw fidżijskich. I w związku z tą liczebnością większą Indusów, żeby zapewnić, że jednak decyzje będą w rękach fidżyjskich. Ale jako, że grupa fidżyjska nie była jednolita, tam też były walki o popularność, o władzę. W związku z powyższym niektórzy się uciekali już do takich argumentów, żeby podkręcić konflikt, napuścić jednych na drugich i zaczęło dochodzić właśnie do odmów przedłużenia dzierżaw, do fizycznych napaści na przykład manifestacje indyjskie i palenia indyjskich restauracji. Po prostu cały taki asortyment tego, co nacjonaliści potrafią najlepiej, czyli tworzyć konflikt, który jest całkowicie zbędny. Mówi pan o nacjonalistach fidżyjskich cały czas. Ja bym chciał jeszcze poruszyć wątek Kościołu Metodystów, bo to też była instytucja, która odegrała w tym wszystkim bardzo znaczącą rolę. Kościół metodystyczny posiada najwięcej wyznawców na Fidżi. To jest związane między innymi z tym, że metodyści byli pierwszymi misjonarzami, którzy na poważnie zaczęli tam działalność i dokonali pierwszego tłumaczenia Biblii na jeden z dialektów fidżyjskich, który teraz jest językiem standardowym dzięki temu. I oni jakby czują się najbardziej związani z taką sferą państwowości, tak jak Kościół katolicki w Polsce. I ze względu na to, że są wyznaniem dominującym, walczą także o zachowanie pozycji dominującej, a są podważani ze wszystkich stron przez kościoły inne ewangeliczne, typu Adwentyści Siódmego Dnia są bardzo aktywni. Kościoły różne pentakostalne i to jest dosyć ciekawe w ogóle pod kątem obserwacyjnym, jak zachowuje się kościół, który dominuje w odniesieniu do innych kościołów. Bardzo ciekawa jest pozycja kościoła katolickiego w Fidżi, który ma zupełnie inną twarz niż w Polsce, ponieważ jest kościołem mniejszościowym, musi pokazywać swoje przyjazne, liberalne oblicze. Oraz wielu księży katolickich walczy o demokrację i prawa człowieka w tym kraju. To jest naprawdę bardzo interesujące. I właściwie to tło wszystko tłumaczy. Ludzie, którzy uczestniczą w ugrupowaniach nacjonalistycznych Fidżi, oni nie są wszyscy metodystami. Czasami jest tak, że podobnie jak wszędzie na świecie, także obszarowo jest dominacja jednego kościoła nad innymi. Na przykład tam, gdzie prowadziłem badania w północnym Viti Levu, tam akurat jest większość katolików. I to przypadkiem, jeżeli o mnie chodzi, wyszło. Nie kierowałem się tym kluczem, kiedy prowadziłem swoje badania, ale dało mi to ciekawe obserwacje. I bym powiedział, że właściwie nawet to nie chodzi o to, że to jest kościół metodystyczny, ale o pewną formę dialogu między kaznodziejami, tymi ministrami kościoła metodystycznego, które są też trochę podobne, jeżeli chodzi o kapłanów innych wyznań pochodzenia protestanckiego.
gdzie dosyć często osoba prowadząca jakieś ceremonie krzyczy po prostu, albo dająca kazanie krzyczy na swoich wyznawców i ich ochrzania za to, jak się źle prowadzą i że czeka ich gniew Boży. Autorytet, można powiedzieć, że jest w pewnym sensie budowany nie na dialogu, tylko na pewnym narzucaniu pewnych wizji. Bo też pytam do tego, bo oni popierali te kolejne zamachy stanu bardzo otwarcie, a nawet w 2005, czyli pomiędzy dwoma różnymi zamachami dokonanymi zresztą przez tę samą osobę, przewodniczący właśnie tej kongregacji metodystów, ja to upraszam oczywiście o swoją własną nazwę, ale on napisał taki list publiczny, w którym stwierdzał, że zadaniem nowych władz powinno być uniemożliwienie innym wyznaniom niż chrześcijaństwo ochrony prawnej. I tu jakby też bardzo jasno wskazywał, że oczywiście chodzi o hinduizm. Tylko to jest opowieść o wielu kontekstach, bo kiedy spojrzymy na to, co się działo w ogóle w koloniach brytyjskich, jeżeli chodzi właśnie o kwestie wyznaniowe, to widzimy też pewne hierarchie wyznań. Czyli w czasach brytyjskich na górze stał Kościół anglikański, ponieważ monarchini była głową tego kościoła. I wtedy Brytyjczycy niespecjalnie zabiegali o to, żeby osoby, które nie są Anglikami, Brytyjczykami, należały do tej wspólnoty. Dlatego inne wyznania miały otwartą drogę do walki o duszę. I jeżeli chodzi właśnie o Fidżi, największą karierę zrobili metodyści. To przypadek. Była taka hierarchia, że anglikanizm, potem chrześcijaństwo. Dosyć często zwalczano wręcz Kościół katolicki, ponieważ Anglikanie mieli swoje rachunki krzywd otwarte z katolikami. I często na przykład w wielu miejscach w koloniach brytyjskich Chińczycy, którzy chcieli zostać chrześcijanami, specjalnie wręcz zostawali katolikami, żeby zachować pewną taką świadomość odrębności. Tak. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale może trochę na inną rozmowę. Teraz ja bym tak szczególnie nie demonizował tylko i wyłącznie kościoła metodystycznego, bo tak jak mówiłem, aktywni też w tym względzie są przedstawiciele tych, powiedzmy, agresywnie, misyjnie działających kościołów ewangelikalnych i niektórzy są jeszcze bardziej skrajni niż metodyści, jeżeli chodzi o stosunek do innych wyznań albo ludzi o innej narodowości. Bez wątpienia ludzie pochodzenia indyjskiego, wśród nich było wiele więcej osób, które wyznawały hinduizm albo islam, ale też całkiem spora grupa przyjęła chrześcijaństwo różnego rodzaju. Także tu możemy raczej mówić o tym, że to była forma wskazywania, że chronimy się przed obcością, niż że chronimy chrześcijaństwo. Ja zrobię szybkie podsumowanie ostatnich kilkunastu lat, bo to jest bardzo skomplikowana historia, ale żeby zrozumieć to, co się dzieje obecnie, a konkretnie w zeszłym miesiącu, musimy to jakoś przedstawić. W największym skrócie, w 2000 roku doszło do zamachu stanu, który zrobił Frank Bainimarama, wojskowy. W 2006, tak? W 2006 zrobił drugi zamach stanu. Tak, ale w 2000 roku był zamach George'a Spite'a. No tak, faktycznie, a on jego później jeszcze dodatkowo obalił. Była tam krótka przerwa, no ale faktycznie on w 2006 roku doszedł do władzy w wyniku przewrotu zbrojnego. Wówczas zawiesił tę wielką radę wodzów, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, jeszcze do niej za sekundę wrócimy. Rządził przez 16 lat do grudnia zeszłego roku. Najpierw zupełnie dyktatorsko, później powoli luzując zasady, wygrywał kolejne wybory, niektóre na początku w kontrowersyjnych okolicznościach, ale później faktycznie wygrywał. I mamy grudzień zeszłego roku, kiedy ponownie jego ugrupowanie wygrało wybory, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu nie miało wystarczającej ilości głosów, żeby utworzyć rząd, w związku z czym partie opozycyjne przejęły władzę. Tyle, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. Natomiast obecnie premierem w związku z tym od grudnia jest były pułkownik Rabuka, który jest z kolei autorem zamachu stanu z 1986 roku. No to jest bardzo ciekawe, bo się wydawało, że ta postać zostanie na zawsze wykluczona z życia publicznego. Tak. Właśnie nawet nie zapomniana, wręcz potępiona. Mm. Ale to jest, jakby można powiedzieć, materiał na całkiem fajną książkę o demokracji, o walce o prawa, o to, kto jest ten dobry, a kto jest ten zły, jak działa polaryzacja i inne takie rzeczy, które dobrze znamy z Polski. I wydaje mi się, że nie możemy tak jednowymiarowo podchodzić do tego, ponieważ tak, lata 80., kiedy Sitiveni Rambuka był wojskowym, to była jeszcze zimna wojna. Czyli wtedy w grę wchodziły bardziej lub mniej poważne obawy o to, czy gdzieś nie infiltrują Fidżi komuniści. I to było fajne podglebie dla takich populistów nacjonalistycznych jak Rambuka. On
pewnym sensie był przedstawicielem dołów społecznych. Oczywiście jest bardzo dużo spekulacji, że jednak sznurki pociągali bogaci wodzowie, ale to za każdym razem, kiedy coś się dzieje na Fidżi, to szuka się jakichś ukrytych mocodawców. W każdym razie tam faktycznie chodziło o to, żeby bronić w tych pierwszych zamachach lat 80. interesów pewnej grupy ludzi kontrolujących gospodarkę pochodzących z tych, w cudzysłowie, bardziej polinezyjskich obszarów, czyli tych, które tradycyjnie dzierżyły władzę, żeby nie oddać tej władzy temu wschodniemu Fidżi, które jest bliżej, powiedzmy, Australii. Również kulturowo swoją tak, drogą też. A ten zachód jest bliżej Polinezji. Też są bardzo ciekawe właśnie dla nacjonalistów historie, mianowicie jak ludzie z Tonga osiedlali się w zachodnim Fidżi i byli przyjmowani do plemion fidżyjskich jak swoi, mimo że mówili jeszcze trochę innym językiem, inaczej wyglądali. Także to jest bardziej opowieść o otwartości kultury niż o stereotypowej zamkniętości plemion tych tradycyjnych. One były bardzo otwarte, bardzo płynne, no ale w każdym razie jest to też dowód na to, że Fidżi zawsze było pograniczem kulturowym, a nie jakąś enklawą typowego modelu jakiejś kultury. To jest bardzo fajne w przypadku Fidżi, bo tam można mówić o dalszym ciągu istniejącej wielokulturowości, pomimo że ona jest dla kogoś, kto przyjeżdża z zewnątrz, zupełnie niewidzialna. Niedostrzegalna. No właśnie, to zatrzymajmy się przy tym, bo to jest kolejna rzecz, dla której dzisiaj się spotykamy i rozmawiamy, bo 14 maja, czyli dwa tygodnie przed spotkaniem tej Wielkiej Rady Wodzów, doszło do dość wyjątkowego wydarzenia, czyli nowy premier Rabuka spotkał się między innymi z przedstawicielami społeczności indo-fidżyjskiej, ale też oczywiście było całe jego ugrupowanie i tak dalej. Byli reprezentanci kościoła metodystów i to było spotkanie mające na celu wielkie pojednanie narodowe. On przepraszał za swoją rolę w tym zamachu stanu w latach 80. i za swoje też późniejsze dokonania, które miały miejsce już w XXI wieku. Kościół tutaj ustami swojego też aktualnie przewodniczącego tej kongregacji przepraszał za ich z kolei wspieranie tych zamachów stanu i za próbę dyskryminacji mniejszości pochodzenia indyjskiego. Z kolei Mahendra Chaudhry, czyli pierwszy Indo-Fidżyjczyk na stanowisku premiera w 99 roku, jego rząd przetrwał tylko miesiąc, bo został obalony w zamachu stanu. On na tym spotkaniu przyjął te przeprosiny i też mówił o tym, że teraz Fidżi powinno kroczyć nową drogą w celu narodowego pojednania i tak dalej. Dlaczego właśnie teraz? I czy to jest faktycznie szczery ruch ponadnarodowy, czy mówimy o konkretnych ugrupowaniach politycznych, które próbują coś na tym ugrać, a Kościół przy okazji się do tego dołącza? Czy faktycznie coś na Fidżi się dzieje takiego, co sprawia, że możemy mówić o wielokulturowym narodzie od tego momentu, albo przynajmniej o pracy nad takim wielokulturowym narodem? Po pierwsze, Fidżi nie jest samotną wyspą. Fidżi zawsze od czasu, kiedy istnieje jako państwo o tej nazwie, zresztą w języku fidżyjskim nie ma słowa Fidżi, bo to jest z języka tongańskiego. Oni od czasu, kiedy istnieją, byli częścią jakiegoś międzynarodowego systemu. To były kolonie brytyjskie, a współcześnie jest to British Commonwealth, czyli wspólnota brytyjska. Mimo że Rabuka po swoim zamachu stanu też zniósł monarchię, tak? Królowa brytyjska tak, przestała być wtedy głową państwa. Teraz Karol III jest w dalszym ciągu nominalnie monarchą, mimo że mają prezydenta, to są w ogóle niezłe szpagaty. Fidżi kilka razy w reakcji na te swoje zamachy wojskowe było wykluczane z wspólnoty brytyjskiej. Wtedy się nagle okazywało, że wcale nie są tacy niezależni, jak im się wydawało i że nie mogą prowadzić po swoich Brexitach czy wypier Fidżiach, nie wiem jak to nazwać, nie mogą prowadzić tak niezależnej polityki, jakby chcieli. I stopniowo ta świadomość była coraz większa. I jeżeli chodzi na przykład o zamach George'a Spite'a, tam doszukiwano się tego, że czyli 2000 rok. Że był sponsorowany przez indyjskich importerów różnych dóbr, których interesy były zagrożone. Mimo że był na tle nacjonalistycznym i obalił indyjskiego premiera, tam też jest taki rodzaj elegancji, który polega na tym, że do końca się nie wyświetla tych spraw, bo być może zbyt wiele ważnych osób mogłoby zostać wtedy umoczonych. Także jeżeli chodzi o ocenę tego, co się dzieje teraz, no to musimy oczywiście poczekać 15-20 lat. Być może znowu się pojawi jakaś partia, która będzie chciała na konflikcie zarabiać albo przynajmniej zdobywać popularność. Ale jeżeli chodzi o ten moment, to ja oczywiście bardziej intuicyjnie odpowiadam. Wydaje mi się, że po drodze się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat kilka rzeczy. Mianowicie COVID,
oraz zawirowania na rynku energetyczno-paliwowym, które też były bardzo dotkliwe w tych obszarach świata. Dodatkowo globalne ocieplenie, które też spowoduje, że Fidżi utraci ileś procent swoich obszarów, co powoduje, że w większym stopniu trzeba być otwartym na współpracę międzynarodową. W tle dzieje się bardzo wiele różnych rzeczy, typu rosnąca aktywność Chin, które dążą do tego, żeby sobie budować sojusze międzynarodowe, ale też uzależniać rozmaite obszary wzorem dawnych państw kolonialnych, które też próbują się zawsze mieszać w sprawy tych małych krajów. To ma na przykład bardzo dużą rolę na forum ONZ-u, kiedy przychodzi do głosowań, dlaczego ONZ-u nie można zreformować, ponieważ jest bardzo dużo krajów, w których każdy ma wtedy swoją podmiotowość, trzeba z nim osobno umieć rozmawiać albo umieć wpłynąć na jego decyzje. Przy czym Fidżi jest relatywnie ważnym graczem, jeżeli chodzi o południowy Pacyfik, ponieważ jest jednym z niewielu krajów, które przekraczają 1 000 000 mieszkańców i oni są traktowani jako dosyć istotny partner, nawet przez Australię. Ale teraz, żeby móc lepiej się dogadywać z Australijczykami, którzy tam są takim lokalnym mocarstwem, ale też zachowywać dobre relacje z Indonezją albo z Chinami, trzeba mieć wizerunek kraju odpowiedzialnego. I chyba po tych wszystkich latach, zwróćmy uwagę, że zamachy prowadzone przez Bainimarama, czy właściwie Bainimarama, one miały na celu postulatywnie obronę demokracji i walkę z dyskryminacją Indusów. Tak, to cały czas powtarzał. On to powtarzał, jednocześnie aresztując dziennikarzy, tak, nawet takich, którzy bronili praw człowieka, i to też jest dosyć ciekawe. Także gdybyśmy szukali takich topornych porównań, moglibyśmy spokojnie powiedzieć, że Franki jest Józiem Piłsudskim i że... No, tak, własną Berezę Kartuską. Tak, tak, dokładnie. I że jest tego rodzaju świętym właśnie. I że w czasie, kiedy pierwszy raz byliśmy na Fidżi, byliśmy w bibliotece Uniwersytetu w Suva, nagle się włączył alarm, poproszono wszystkich, żeby pójść do domów i nie wychodzić, było słychać strzały i się okazało później, że to była próba zamachu na Bainimaramę, który był wtedy jeszcze głównodowodzącym sił zbrojnych, a atakującymi była grupa żołnierzy z jednostek specjalnych, którzy mieli bardzo antykomunistyczne postulaty później w swojej komunikacji. I oni traktowali właśnie szefa sił zbrojnych jako zdrajcę, który pcha Fidżi w ręce komunistów, socjalistów i inne gender LGBT. Także faktycznie, jeżeli chodzi o takie oceny programu politycznego i pewnych konsekwencji, Bainimarama jest bardziej po środku. Ci jego najgroźniejsi przeciwnicy to jest tak zwana konserwatywna prawica. Ja to próbuję tak powiedzieć, żeby to było zrozumiałe na rynku polskim. A te przemiany, które teraz obserwujemy, zwróćmy uwagę, że Rambuka ma już, on jest urodzony w latach 40. Tak, późnych. Tak, 80 kilka lat. I być może nie chce odejść w niesławie i trafić do podręczników jako lokalny grabarz, nie wiem, wszelkich szans Fidżi na rozwój. Trudno powiedzieć, to są głowy polityków. Wiem, że w czasie, kiedy Rambuka był odsunięty od wszystkiego, on się czuł zdradzony i porzucony przez swoich mocodawców i wręcz wygłaszał pewne aluzje pod adresem właśnie wodzów, że jak się zaczęły kłopoty, to go zostawili samego, a kiedy był popularny, to wtedy stali za nim murem. Zakończmy może w takim razie tym wątkiem, od którego też zaczęliśmy. Wielka Rada Wodzów. Ona zebrała się po tych 16 latach, jak sam pan wspominał, poprzedni premier Bainimarama publicznie opowiadał o tym, że robi ten zamach stanu, ten ostatni w 2006 roku, po to, żeby właśnie między innymi ratować prawa mniejszości. Dlatego rozwiązał tę radę, ale zrobił też inną rzecz, a mianowicie rozwiązał wcześniejszy sposób zarządzania tymi ziemiami kolektywnymi, o których dzisiaj bardzo dużo pan opowiadał, bo one stanowią w zasadzie podstawę tego całego sporu. Też sami Fidżijczycy często mówią sobie Itaukei, tak? Czyli właściciele ziemi, tak się określają, a nie jako Fidżijczycy. No i mamy to zebranie Wielkiej Rady Wodzów. 2 tygodnie po próbie pojednania występuje przed nimi grupa pieśni i tańca właśnie reprezentująca tradycje indyjskie. Wszystko wygląda pięknie, natomiast pierwsza decyzja, jaką oni podejmują, to jest powrót do dawnego sposobu zarządzania ziemią i w dodatku, już nie będę przytaczał konkretnych tam procent, ale chodzi o to, że najpierw zarabiają wodzowie, a dopiero później cała reszta
Tłumaczenie jest takie, że chodzi o to, że jest duża emigracja i ludzie na emigracji nie inwestują z powrotem w lokalną społeczność, dlatego oni muszą mieć więcej pieniędzy, żeby tutaj reinwestować i tak dalej. Nieważne. Na sam koniec chodzi mi tylko o to, że w tej całej rozmowie przejawiało się często to, że ci wodzowie jednak trzymają tą swoją pozycję, że być może stali też za niektórymi z tych zamachów stanu, żeby utrzymać swoją decydującą rolę w kwestiach ziemi i tak dalej. Czy w związku z tym takie ewentualne pojednania i tak ostatecznie muszą się rozbić o tę kwestię ziemi i czy dla Fidżijczyków, tych, którzy się określają jako właśnie Fidżijczycy, a nie Indo-Fidżijczycy, czy to jest w ogóle kwestia do dyskusji? Czy ewentualna reforma stanu posiadania ziemi w przyszłości może się zadziać, czy to jest już taka czerwona linia, której na razie nikt nie myśli przekraczać? Cała ta sytuacja być może ma takie podłoże przyziemne, ale trzeba też pamiętać, że ci gospodarze i ta okej, nie wszyscy traktowali Indusów jako nachodźców czy intruzów. Dla wielu z nich obecność i chęć Indusów tego, żeby uprawiać ich rolę, była jedyną szansą na to, żeby zarabiać na tym jakiekolwiek pieniądze. Mhm. Także to nie jest po prostu jednoznaczne. I tereny objęte tym spisem Vula Nikawa Mbula to jest oczywiście większość terytorium Fidżi, ale nie całość. Pamiętajmy, że najcenniejsze rolniczo obszary były wcześniej zabezpieczone dla korony brytyjskiej i one w dalszym ciągu są w rękach, no można powiedzieć, niekoniecznie kolektywnych fidżijskich, ale w rękach prywatnych albo w rękach państwowych i z tego zasobu też można korzystać. I wydaje mi się, że być może obecność premiera Chandry, czy byłego premiera Chandry na tych uroczystościach oznacza, że pewne rzeczy się robi tak, żeby elektorat to kupił, ale pewne rzeczy zostały ustalone. Pamiętajmy, że prezydent Fidżi wywodzi się z ugrupowania Franka Bainimaramy. Także niestety tak działa demokracja, że są kompromisy dla wszystkich stron, one są zgniłe. Od czasu do czasu któraś ze stron próbuje burzyć równowagę i wtedy jest szansa, żeby doszło do zmian, ale najczęściej się kończy chryją. Wszyscy muszą potem za to płacić cenę. Jeżeli to jest zrobione łopatą, tu adresuję do nazwiska George'a Spite'a, zamiast po prostu na drodze rozmów i wzajemnym szacunkiem. Więc wydaje mi się, że ta inscenizacja, o której pan często wspomina, ona być może rokuje dobrze, jeżeli chodzi o atmosferę postępowania na przyszłość, że wiadomo, że te różne interesy będą się ścierać, ale być może niedługo dojdzie do takiego etapu, kiedy wszyscy zrozumieją, że na przykład dla turystów, którzy są olbrzymim źródłem dochodu narodowego, o wiele ciekawszym jest kraj, gdzie jest wiele kultur, wiele różnych rzeczy, na których można skupić uwagę. Można sobie obejrzeć indyjską świątynię, tu można sobie obejrzeć fidżijską wioskę i posnorkelować. Być może tutaj jest klucz do zrozumienia tego, co my widzimy, że to jest obraz, który jest adresowany do nas. Przyjeżdżajcie do nas, my może mamy swoje problemy, ale to was nie dotyczy. Jesteście zawsze mile widziani i się nie martwcie, nie będziemy już do siebie strzelać. Może na tym w takim razie zakończmy, a będziemy też rzeczywiście obserwować te procesy społeczne, które tam zachodzą i faktycznie za kilka lat ta ocena będzie bardziej dokładna po zobaczeniu, co się po prostu zadziało w praktyce. W praktyce moim zdaniem pokazuje, że Fidżi jest jednym z ponad setki państw na świecie. Jest to bardzo fajny, normalny kraj, gdzie od czasu do czasu szaleją politycy, ale Cóż. Przypomnę, że dziś moim gościem był dr Łukasz Kaczmarek z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też autor książki, to jest akurat pozycja naukowa, a nie reportaż, ale warto przeczytać, jeżeli kogoś bardziej interesują te dzieje fidżijskie. To jest... Starałem się nie napisać tego w sposób straszny. Nie, jest, czyta się to szybko i sprawnie. Także przypomnę jeszcze tytuł: Fidżi, dzieje i barwy wielokulturowości, wydawnictwo poznańskie. Wydało i to jeszcze stare wydawnictwo poznańskie, bo obecnie wydawnictwo poznańskie, które bardzo gorąco pozdrawiam, bo się dobrze znamy, wydaje głównie reportaże i tak dalej. Mówimy o Białym Kruku tutaj. A tu mówimy o Białym Kruku, ale jest też do zdobycia w internecie, ja mam też PDF i bardzo serdecznie polecam. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział zagraniczny.
Dzięki takiemu finansowaniu produkują nie tylko ten podcast. Dział zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!